Szanowni Państwo, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, pan Dariusz Murawski, przewodniczący jury Komisji Sędziowskiej Tomasz Lebiocki, a także finaliści Freestyler Football, trzecia edycja w Olkuszu 2010. Przypomnę, Szymon Skalski z Zarzecze i Paweł Skóra z Wrocławia są naszymi gośćmi. Panie dyrektorze, od 3 lat organizujemy tą rywalizację stosunkowo nową, prawda, w Olkuszu? Tak, myśmy z Tomkiem rozpoczęli popularyzację tej dyscypliny w 2008 roku. Mieliśmy kilka pokazów w naszych szkołach. Następnie zorganizowaliśmy Akademię Freestyle Football na terenie hali sportowo-widowiskowej w Olkuszu. I wtedy też zrodził się pomysł, abyśmy robili dużą imprezę ogólnopolską z udziałem najlepszych freestylerów w Polsce pod nazwą właśnie Puchar Polski. I dzisiejsza, jest to już 3. edycja, ponownie zgromadziła najlepszych praktycznie z całego kraju, bo i z Lublina, i Wrocław, i Zamość, i oczywiście tutaj z naszego regionu też sporo zawodników. Myślę, że pokazali naprawdę wspaniały poziom i co ciekawe, że rywalizuje ze sobą dosyć spora grupa ludzi, ale z roku na rok są coraz to nowe twarze i mało tego, o naprawdę wielkich umiejętnościach. I cieszę się, że to właśnie Olkusz po prostu jest tym miastem, który popularyzuje tą dyscyplinę i że może gościć tych najlepszych co roku. Tomaszu, nie tylko jesteś sędzią, ale oczywiście jesteś również specjalistą w tej dyscyplinie sportu. Coś więcej powiedz dla widzów na temat tej dyscypliny, bo jest to bardzo młoda dyscyplina. Tak, dyscyplina jest w Polsce już od 2002 roku. Tutaj są nasze 3 zawody serii Puchar Polski. Freestyle football. Sztuka wykonywania trików piłkarskich za pomocą nóg, głowy, karku, klatki piersiowej, niezależnie od tego, w jakiej pozycji się znajdujemy, czy też siedząc, skacząc, stojąc. Mistrzostwa Polski są organizowane w różnych miastach kraju. W tym roku zamierzamy zorganizować je w Cieszynie. Finaliści naszego pucharu, Szymon Skalski, można powiedzieć, no z Olkusza praktycznie, prawda, Zarzecze. Ja zauważyłem, komentując te zawody już po raz 3, że są takie ośrodki w Polsce, w których ta dyscyplina się rozwija i coraz więcej zawodników z poszczególnych miejscowości do nas przyjeżdża. Zatem, Szymonie, skąd zainteresowania i powiedz mi, jak to u Ciebie się zaczęło w ogóle? U mnie to zaczęło się tak, że po prostu pewnego dnia zobaczyłem filmiki na internecie właśnie z trikami piłkarskimi. Zaciekawiło mnie to, bo grałem wcześniej w piłkę na boisku. No i postanowiłem sam trenować triki. Przychodziły mi dosyć łatwo, więc postanowiłem to trenować poważnie i do tej pory trenuję już 5 lat. A u Ciebie, Pawle, jak to wyglądało? U mnie przygoda z freestylem zaczęła się podobnie jak u Szymona. Także zobaczyłem filmik ze sztuczkami na internecie. Bardzo mi się to spodobało. Przede wszystkim nie mogłem uwierzyć, że można tak panować nad piłką. Wtedy powiedziałem sobie, skoro chłopak z filmu robi z piłką takie rzeczy, to czemu ja nie mógłbym zrobić tego samego? No i tak to się zaczęło i podobnie jak Szymon, ćwiczę tą dyscyplinę sportu od 5 lat. Można powiedzieć, że nie tylko najlepsi w Polsce, ale chyba też najlepsi w Europie i prawie praktycznie w świecie, bo dyscyplina ta bardzo intensywnie obecnie rozwija się właśnie w Polsce. Czy gdzieś jeszcze poza Polską można spotkać zawodników, którzy podobnie rywalizują jak Szymon, tak? Szymon, no. Poza granicami Polski myślę, że tacy najlepsi zawodnicy, może Artur, Brazylia, nie wiem, Brize, Norwegia, Pale, Szwecja, Filip Warren Gretzon, też Szwecja. To są tacy zawodnicy, którzy już osiągnęli bardzo wiele w tym sporcie. Poszczególne triki mają swoje nazwy, prawda? Z reguły nazwa kojarzy się z pomysłodawcą, dobrze mówię, tak? Chociaż są takie triki, które dzieci, widzę, w klubach próbują, jakieś obroty, prawda? Taki najpopularniejszy trik, jak się nazywa? Najpopularniejszy trik to na pewno ATW, tak zwane dookoła świata, czyli jeden obrót wokół piłki, jeden obrót nogą. Czego życzyć, panie dyrektorze, chłopakom? Znaczy, ja ze swojej strony życzę, żeby rozwijali swoje umiejętności, bo praktycznie dzięki ich pokazom to ta dyscyplina się po prostu rozwija i ma coraz więcej
zwolenników wśród młodych ludzi, a myślę, że to głównie o to chodzi, żeby młodzież, dzieciaki nie musiały inwestować zbyt dużych pieniędzy, a mogły wspólnie coś ciekawego robić. Myślę, że te umiejętności poza tym w środowisku młodzieży są takie, które pozwalają, jak to się mówi, zdobyć szacunek po prostu rówieśników. Także, że ta intensywna praca nawet w samotności po prostu często przynosi takie efekty. Ja bym chciał tylko dodać jeszcze jedno, że w zasadzie o freestylerów to biją się duże firmy. Duże imprezy, nie tylko sportowe, ale i kulturalne. Chcą po prostu, aby oni się pojawili, pokazali. Także chciałbym, żeby było docenione również to, że Puchar Polski, czyli impreza o tak wysokiej randze, jest organizowana u nas i w zasadzie myślę, że w kolejnych latach będziemy to kontynuować. Także cieszę się, że Olkusz może być jednym z tych wiodących miast, który tą dyscyplinę po prostu propaguje. Dziękuję serdecznie za wywiad. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Jurek Sibielak. Szanowni Państwo, ponieważ komisja jury stwierdziła, że ci panowie będą odbijać do godziny 20, wobec tego dziękujemy im serdecznie. Każdy dostaje nagrodę. Proszę bardzo.